Cześć. Oj, niedobrze dzieje się z tym XTB, niedobrze. Ale czy na pewno jest tak źle? Spróbuję wytłumaczyć Ci w tym filmie, dlaczego ja trzymam akcje, a nawet idąc pod prąd stale je dokupuję. Jest grudzień, ostatni miesiąc czwartego kwartału. Jest to rok, który na zawsze zapisze się w historii XTB jako rekordowy, rozpoczynający nowy etap jej działalności. Jest to najlepszy czas, żeby omówić, co wydarzyło się w ostatnim czasie i co jeszcze przed nami. Przyjrzyjmy się, co może wydarzyć się na przełomie nowego roku i przede wszystkim, kiedy może przyjść jakże wypatrywana zmiana trendu tego waloru. Na początek przedstawię aktualną sytuację, która może nie wydawać się na pierwszy rzut oka kolorowa. Wielu z akcjonariuszy XTB w ciągu ostatnich miesięcy w zasadzie zamknęło stratną pozycję, lub poważnie się nad tym zastanawiało. Nie ma co się oszukiwać, spółka nie ma dobrego PR-u. Przez wielu określana jest jako gniot czy też śmieć, który urósł pod niewyobrażalne oczekiwanie dotyczące drugiego kwartału. Ktoś nowy na rynku raczej nie spojrzy przychylnie na taką spółkę i wejdzie na pokład dopiero gdy rakieta już wystartuje. Wartość akcji XTB po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał drastycznie spadła, a teraz od wielu tygodni utrzymuje się w ogonie wąskiej konsolidacji. Nie napawają optymizmem również krótkotrwałe wystrzały do góry, które są gaszone w ciągu dwóch, trzech kolejnych sesji. W zasadzie jest to najgorszy rodzaj wyniszczania psychicznego dla początkujących, którzy podpalają się po nagłym wzroście, myśląc, że to już teraz, to już jest ten moment. Niestety po chwili jednak są wściekli, bo akcje wracają do dawnych albo i nawet niższych poziomów. Cieszy się tym jedynie jedna grupa tzw. kółkowiczów, którzy, no, dobrze zarabiają na tych małych wahaniach. Na kiepski odbiór XTB aktualnie ma również wpływ sama sytuacja na giełdzie. To nie tak, że teraz wszystkie spółki są w konsolidacji lub trendzie spadkowym. Sytuacja wygląda zgoła inaczej. Aktualnie dużo spółek, nawet z WIG20, notuje duże wzrosty, co sprawia, że kapitał nawet nie rzuca okiem na XTB. No może puszcza prześmiewczo oczko. Można sobie więc zadać pytanie, po co w zasadzie dalej trzymać tę spółkę? Uważam, że XTB aktualnie jest skrajnie niedoszacowany a sam rynek ze względu na napływ świeżego kapitału nie analizuje poprawnie fundamentów, jak i nie dyskontuje przyszłości. Nowi inwestorzy skupiają się na dniu dzisiejszym i na jak najszybszym wzbogaceniu się. Co nie oszukujmy się, koniec końców kończy się w większości przypadków stratami. Myślę, że na ten moment, na kadłubie tej łajby, która w ostatnim czasie mocno buja i wyrzuca za burtę masę niecierpliwych, Pozostali w głównej mierze daleko patrzący inwestorzy. To właśnie oni dzięki cierpliwości będą w przyszłości beneficjentami. W ostatnim kwartale 2020 roku wycena spółki waha się w wąskim lejku konsolidacji, nie wychodząc ponad poziom 20 zł za akcję. Czwarty kwartał 2020 roku rozpoczęliśmy od świetnych informacji na temat rozpoczęcia kampanii marketingowej Jose Mourinho. Był to krok w kierunku wprowadzenia spółki na arenę największych graczy na świecie. Wyznacznikiem wpływu kampanii jest osiągnięcie fenomenalnego wyniku, pozyskania 11,4 tysiąca nowych klientów w samym październiku. Aby mieć porównanie, osiągnięcie takiego wyniku zajmowało w poprzednim roku cały kwartał. Już w 2019 roku w wyniku powiększenia bazy klientów możemy zauważyć wzrost przychodów, mimo że nie występowała duża zmienność w rozumieniu wartości indeksu VIX. Średnia VIX za ten rok wynosi 15,39. Dodatkowo nie występowała zmienność na wielu pozostałych instrumentach finansowych, których zmienność VIX nie odzwierciedla. Sam aspekt kampanii trzeba rozpatrywać również w kategorii dobrego brandingu pod otwieranie się na nowe rynki, gdzie twarz najlepszego trenera na świecie może być kojarzona z brokerem. Należy zwrócić również uwagę, że wiele portali branżowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie poruszało temat tej kampanii marketingowej, co na pewno miało wpływ na poziom otwieranych nowych rachunków, jak i budowania zaufania oraz rozpoznawalności marki. Nieodłącznym elementem futbolu są zakłady bugmacherskie. Widzowie piłki lubią hazard, przez co dodatkowo cieszy fakt wybrania tak przemyślanego ambasadora. Sama kampania sygnowana jest świetną ofertą znoszącą opłaty za prowadzenie konta, co z chwytliwą twarzą Jose na pewno przyniesie dobre rezultaty liczbowe. Dodatkowo sytuacja z Maglerem ING, która miała miejsce w ciągu ostatnich paru dni, na pewno wpłynie na poziom nowych kont w XTB jako dobrze działającej bezawaryjnej alternatywie. W czwartym kwartale obserwujemy bardzo dużą zmienność na kryptowalutach, których oczywiście XTB jest beneficjentem. Należy przyjąć za dobrą monetę fakt, w jaki sposób spółka reaguje na zmiany na rynku. Od momentu rozpoczęcia zmienności na krypto, XTB zwiększyło w szybkim czasie zmiany wartości limitów. Tak duża zmienność na kryptowalutach na pewno będzie miała wpływ na wynik osiągnięty w ostatnim kwartale. Sama spółka w raporcie podkreśla, że głównym celem jej działalności jest zaspokajanie możliwości handlu na jak największej ilości aktyw. Jest to naturalny element modelu biznesowego, póki co realizowany bardzo dobrze, patrząc na wzrost oferowanych instrumentów finansowych z 15 do 4,5 tysiąca. Patrząc na dane statystyczne oraz ruch w sieci, widzimy, że kampania marketingowa idzie dobrze. Można powiedzieć, że nawet bardzo dobrze. Zacznijmy od ruchu w sieci. Według portalu SimilarWeb, ruch na platformie XTB mocno rośnie od września, generując prawie 3,6 miliona odsłon w listopadzie. Po sezonie wakacyjnym inwestorzy wracają na giełdę, co oznacza większe pieniądze dla spółki. Należy zwrócić uwagę, że rośnie poziom zainteresowania XTB z zagranicy, co pozytywnie wpływa na rozwój marki poza Polską. Podobnie sytuacja wygląda z rozwojem platform społecznościowych. Kanały YouTube XTB UK, Wietnam, Polska czy Hiszpania notują wzrosty. Coraz więcej osób ogląda analizy prowadzone przez pracowników spółki, jak i uczestniczy w konferencjach przez nią organizowanych na całym świecie. Kampania oraz reklama bardzo dobrze działa. Tydzień temu spółka rozpoczęła proces rekrutacji nowych pracowników, sprzedawców posiadających umiejętności mówienia po filipińsku lub wietnamsku. Jest to dobry prognostyk o zwiększonym popycie na usługi XTB w tym rejonie. XTB poszerza swoje wpływy na terenie Wietnamu, organizując m.in. konferencje finansowe, jakie aktywnie udzielając się z prognozami oraz analizami na dedykowanym dla tego regionu kanale YouTube. Pozyskiwanie sprzedawców mówiących po filipińsku oznacza silną ekspansję w zdobywaniu użytkowników z Azji. W raporcie za trzeci kwartał możemy przeczytać, że ambicją zarządu jest stworzenie do końca 2020 roku ram formalno-prawnych i organizacyjnych, pod rozpoczęcie z początkiem 2021 działalności operacyjnej w wybranym kraju azjatyckim. Uważam, że ta informacja może być kluczowa dla kierunku kursów w przyszłości. Użytkownicy tworzą wiele teorii, jaki kraj azjatycki został wybrany przez XTB, jednak do momentu jego określenia nie ma sensu wróżenia. Uważam, że spółka nie działa na ślepo i na pewno przeprowadziła wiele analiz dotyczących wyboru, tak samo jak miało to miejsce przy wyborze ambasadora. W kwestii RPA, ze względu na złożone lokalne uwarunkowania formalno-prawne, zarząd na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać przewidywanej daty rozpoczęcia działalności na tym rynku. Cieszy jednak fakt, że w dalszym ciągu trwa ciągła walka o wejście na ten rynek. W aspekcie dywidendy uważam, że ogłoszenie uzyskania oceny nadzorczej BION kwalifikującej do wypłaty dywidendy na poziomie 75% oraz pozytywnej decyzji KNF-u w tej sprawie. Sprawi, że wielu inwestorów defensywnych skieruje oczy w kierunku spółki. Przy obecnych planach rozwoju, potencjalnej zmienności w przyszłości oraz rozwoju technologii, spółka jest idealnym kandydatem na portfel długoterminowy. Dywidenda, jak również nowy rynek, zależna jest od cierpliwości akcjonariuszy. Trzeba po prostu czekać na te informacje, które w końcu przyjdą, może nie dziś czy jutro, ale na pewno w niedalekiej przyszłości. Często spotykanym wśród inwestorów przekonaniem jest istnienie zależności zysku brokera od wartości indeksu VIX. Indeks VIX omówiłem w swoim poprzednim filmie, jeżeli ktoś nie miał okazji obejrzeć, to zapraszam. Broker zarabia na zmienności, jednak nie jest ona w 100% tożsama z aktualną wartością indeksu VIX. VIX bazuje na indeksie S&P 500 skupiającym 500 spółek, których działalność skorelowana jest oczywiście ze zmiennością surowców, wahaniami kursów walut czy metali szlachetnych. Oznacza to, że dynamika na tych aktywach wpływa na wartość indeksu VIX, jednak nie oddaje 1 do 1 zmienności na rynku, na ropie, kryptowalutach czy też gazie ziemnym. To, że aktualnie indeks VIX wynosi mniej niż w rekordowym pierwszym kwartale, nie oznacza, że spółka nie zarabia. Uważam, że pierwsze miesiące nowego roku będą kluczowe dla XTB. Obecna wycena jest prezentem od Mikołaja. Jeśli męczysz się posiadając akcje tej spółki, to zastanów się, przemyśl na spokojnie, w jakiej aktualnie znajdujesz się sytuacji. Inwestorzy, którzy nie będą zważać na narzekanie, marazm kursu czy naganianie na spadki, mogą zostać wynagrodzeni w przyszłości za swoją cierpliwość. Zwróć uwagę, jak mały impuls może wpłynąć na ruch kursu. W ubiegłym tygodniu informacja o wejściu do Azji, znana od paru miesięcy dla akcjonariatu, trafia na stronę bankiera. Zauważ, jak zareagował kurs: nagłe wybicie, a następnie pogoń tzw. ulicy pytającej, co się dzieje. Pomyśl tylko, jak ta sytuacja będzie wyglądać, jak rzeczywiście dowiemy się, jaki to kraj. Idealnym stwierdzeniem do aktualnej sytuacji jest określenie, że rynek stąpa po omacku. Obecne fundamenty plasują spółkę jako jedną z najlepszych aktualnie inwestycji na polskiej giełdzie względem aktualnej wyceny. Jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, to XTB można rozważyć w kategorii najlepszego zabezpieczenia kapitału na przyszłość. W przypadku kryzysu, kolejnych złych wiadomości ze świata czy załamania rynków, spółka jest beneficjentem. XTB jest coraz bardziej rozpoznawalną marką, która w wielu rankingach jest oceniana jako jeden z najlepszych brokerów na świecie. Przyszłość dla tej spółki stoi otworem. Doświadczeni inwestorzy nie odświeżają codziennie maklera analizując kurs z minuty na minutę. Utwórz strategię, plan działania, przyjmij okres do kiedy trzymasz akcję i się tego trzymaj. Cierpliwość oraz trzymanie się planu jest kluczowe. Tymczasem trzymaj się i do usłyszenia w następnym materiale. Dzięki.